Siema, siema, Daitori, znajduję się teraz w mojej poczcie i jak widzicie zamazałem wam tutaj pewną rzecz, która na mnie czeka. Otrzymałem od twórców Brawl Stars jeden z najrzadszych przedmiotów w całej grze. I tak się składa, że jak pod tym odcineczkiem dacie radę dobić 8000 łapek w górę, no to za parę dni wrzucę wam odcinek, w którym odbieram tą rzecz i zobaczycie, co to takiego jest. Dlatego koniecznie polecam wam lajkować, a ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Starsowego Q&A. Czyli z serii, w której to wy zadajecie mi pytanka, a ja wybieram najciekawsze z nich, oczywiście związane z Brawl Stars i na nie odpowiadam. Kolejny zadymiarz w Brawl Stars został usunięty, to jest mega mocne info i naprawdę mega świeże, nowe info, o którym musicie się dowiedzieć. No i w sumie tego też dotyczy jedno pytanko, tych pytań dzisiaj łącznie mam aż 8, więc oglądajcie do końca, ale patrzcie, co wam tutaj wyświetlam. Mamy aktualnie 896 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Brakuje tylko niecałych 4 tysięcy, żebyśmy dobili 900 koła. Widzowie, jeśli jeszcze nie macie subika, zostawcie szybciutko na moim kanale. Jak lubicie Brawl Stars, będę wam strasznie wdzięczny. Razem możemy to zrobić i zbliżamy się do miliona. To jest aż niesamowite. Dziękuję, że jesteście, ziomale. Polecam subskrybować, robimy to. Ja już przechodzę do pierwszego pytanka, będzie naprawdę ciekawie, ale zanim do niego przejdę, przypominam, że każda osoba, która wpisze kod Tori w sklepie Brawl Stars i z moim kodem zakupi nowy karnet zadymiarski 27 sezonu hakerów, który wychodzi już jutro, zostanie pozdrowiona na moim odcinku, a dodatkowo dwie losowe osoby, które kupią ten nowy karnet z moim kodem, dostaną ode mnie pakiet 80 gemów, więc taka dodatkowa nagroda jeszcze za to, że z moim kodzikiem ten karnet kupicie. I jutro na odcinku będą wyniki konkursu na 25 karnetów, więc tym bardziej go oglądajcie, będzie on na kanale Tori 2. A więc pierwsze pytanko, kto według ciebie wygra Mistrzostwa Europy Brawl Stars? Wczoraj na odcinku wspominałem wam, że już za niedługo będziemy mieli specjalne mistrzostwa, w których to nie będą mierzyć się drużyny sportowe, czy tam bardziej kluby, tylko reprezentacje. I będzie też nasza kadra Polski w Brawl Stars, która będzie walczyć o mistrzostwa dla Polski, żebyśmy to my Polacy byli najlepszym krajem w Brawlu. Jak pewnie oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że tak wyglądają grupy na ten turniej. Mamy grupę A i grupę B i w grupie B akurat jesteśmy my, Polska, gdzie zmierzymy się z Hiszpanią, Włochami i Francją. A w grupie A jest Ukraina, oprócz tego Anglia, Niemcy i Czechy. Z tego co wiem, to chyba z obydwóch grup wychodzą po dwie najlepsze drużynki, a po prostu dwie odpadają, czyli łącznie już w pierwszym etapie 4 drużyny odpadną. Jeśli miałbym obstawiać, kto wygra cały ten turniej, to szczerze powiedziałbym, że Polska. I to nie dlatego, że po prostu jestem z Polski i kibicuję zawsze Polakom, no bo to też wiadomo, ale dlatego, że wydaje mi się, iż mamy najlepszy skład, który będzie miał najlepsze zgranie. Bo w większości innych krajów nie ma czegoś takiego, że wszyscy trzej zawodnicy, którzy będą grali, są z jednej ekipy. A u nas najprawdopodobniej w Polskę będą reprezentować Gero, Miał i Nowy, czyli cała Zeta Division. No a w innych takich lepszych organizacjach zazwyczaj tak się zdarza, że na przykład są wszystkie osoby z innych krajów, albo dwóch z jednego kraju, a trzecia no to już jest z innego, więc może być jakaś osoba w teamach, która nie będzie miała zgrania. A Zeta zna się bardzo dobrze, chłopaki już nieraz z sobą grali, no i formę mają mocną. Oprócz Polski taką ekipę może mieć też Francja, która będzie miała wszystkich z jednego teamu, bo na przykład mogą tam grać zawodnicy z Eclipsar Esport. Ale tak to z tego co mniej więcej patrzałem w każdym innym teamie, no może jeszcze nie licząc Ukrainy, będą zawodnicy, którzy grają w innych klubach. A powtórzę jeszcze raz, u nas w Polsce wszyscy grają w Zecie, oczywiście o ile ta trójka wejdzie, bo jeszcze nie wiemy, kto zostanie powołany. Dlatego ja obstawiam, że według mnie wygra Polska. Napiszcie w komentarzu, kto według was wyjdzie zwycięsko. Tutaj macie wszystkie te kraje pokazane. Będę starał się przypinać kilku osobom serduszka. Drugie pytanko, kiedy do gry wejdą specjalne wakacyjne skinki? I te skinki wysiadam wam tutaj dzięki użytkownikowi, jakim jest BTLN. Jest to właśnie ziomeczek, który wrzuca na Twitterze ciekawe posty, więc link do niego dam wam w opisie. Specjalny Mortis, Byron, no i oprócz tego też Frank. Te trzy skiny muszą wejść już w tym miesiącu, w czerwcu. I pewnie o nie temu ziomeczkowi chodziło, jak się mnie pytał, kiedy wakacyjne skiny wejdą. Z tego co wiadomo, event ten ma być właśnie w połowie czerwca, więc już za niedługo, za parę dni możemy się go spodziewać, aż się zacznie. No i tak jak mówiłem, każdy z tych skinów będzie kosztował 29 gemów. Pierwszy z nich to jest parasolkowy Frank. Zróbmy taką akcję, widzowie, że wy będziecie pisać każdego zadymiarza, a bardziej jego skina i ocenkę dla niego. Więc na początek napiszcie Frank i po prostu napiszcie, jaką mu dajecie ocenkę temu skinowi. Pamiętajcie, że on kosztuje tylko 29 gemów. Więc moim zdaniem, jak na to, że kosztuje 29 gemów, to jest naprawdę spoko. Myślę, że jest fajnym skinkiem. Ten parasol tak fajnie wygląda, jak nim atakujecie, no i ma też kozacką koszulę. Na pewno będzie warto go kupić. Oczywiście ja te skiny mogę testować na moim specjalnym koncie deweloperskim, na którym się teraz znajduję. Dlatego kupię sobie też właśnie tego plażowego Byrona, żeby jego też troszkę dokładniej zobaczyć. Jak widzicie, no jest to 29 gemów, tak jak mówiłem. Czy on będzie lepszy od tego Franka? Myślę, że może być. Ogólnie zgaduję, że Byron to jest taka postać, do której większość z was skinka nie ma, no bo Byron nie ma jakoś dużo skinów, a jak już ma, to są one drogie, za 149 gemów lub nawet droższe. Więc generalnie myślę, że naprawdę będzie warto go sobie zakupić do kolekcji, żeby chociaż jakiegoś skinka do Byrona mieć. Tym bardziej, że te jego blond włosy, różowa koszula i plecaczek wyglądają bardzo fajnie i też jest on według mnie mega opłacalny jak za 29 gemów. Ostatni z
tych skinów należy do Mortisa. Galowy Mortis, czy wy to widzicie? No, wygląda dziwnie. Ale zakupmy go sobie, zobaczmy jak się będzie prezentował. No tak. On jest w ogóle z licencji na zadymę, czyli nie jest takim typowo wakacyjnym skinem, ale też raczej wyjdzie wtedy, kiedy te inne. No i tak się prezentuje podczas giereczki. No wiadomo, animacji to żadnych nie ma. No jest to skinek za 29 gemów i to jest jego największym minusem, że nie ma żadnych animacji. Bo gdyby te animacje jakieś były i ta pelerynka jego na przykład też by była biała, bo ona mu trochę nie pasuje, to byłby spoko skinem, ale tak to myślę, że z tych trzech jest najgorszy. Tak jak mówiłem, event ten wejdzie pewnie gdzieś w połowie czerwca, więc zostało już niedużo czasu do niego. Jakich trzech zadymiarzy według ciebie powinno mieć rzadkość legendarną, a ma niższą rzadkość? No dobra, w sumie to jest nawet dosyć ciekawe pytanko i o co chodzi? Legend w Brawlu aktualnie mamy, jak dobrze liczę, 11. No i muszę wybrać trzy postacie, które nie są legendarnymi zadymiarzami, a według mnie powinny być. Napiszcie też w komentarzu, kogo wy byście wybrali. Szczerze, pierwsza to ja myślę, że Rico. To jest tak mocny zadymiarz, że on spokojnie mógłby być legendarną rzadkością, a jedyne co, to ma bardzo rzadką, więc no tą niebieską, trochę słabo. Myślę, że szczerze zasługuje na o wiele lepszą. Drugi z tych zadymiarzy, a bardziej druga z tych zadymiarzy to Piperka. Może się ze mną nie zgodzicie, ale według mnie to jest tak dobra snajperka, że też uważam, iż powinna być legendarna. No nie dlatego, że mam do niej piękne skiny czy coś. No też nie jestem jakimś największym fanem tej postaci, ale po prostu wiem, że jest giga mocna i zasługuje na tą legendarną. Mój ostatni wybór może być troszkę dziwny i nie do końca zrozumiały przez was, ale ja decyduję się tutaj na Jessie. Ona w połączeniu z swoim hiperdoładowaniem i ultem i tak dalej, naprawdę jest nie do powstrzymania na wielu mapkach i po prostu dlatego chcę ją tutaj umieścić. Ale jak coś, to jest tylko moje zdanie, więc spokojnie, widzowie. Kolejne bardzo ciekawe pytanko, jaka jest taka jedna najrzadsza rzecz w Brawl Stars, z której się najbardziej cieszysz, że ją masz? Okej, no i co, mógłbym tutaj na przykład powiedzieć, nie wiem, Evex, który ma 120 tysięcy pucharków, jest w moich znajomych, czy jakiś inny po prostu pro player, którego mam, ale raczej nie to. Zastanawiałem się też nad takimi skinami, no i mógłbym powiedzieć na przykład, nie wiem, że mam Starshelly, więc mógłbym ją wybrać, ale to też nie to. Tak samo mógłbym powiedzieć o ikonce Supercell Creator, którą mam na swoim koncie, ale też raczej chyba jej bym tutaj nie wybrał. Wybiorę coś innego i będzie to ta oto emotka, którą wam teraz pokazuję, jak widzicie. Jest to specjalna emotka z Star Parku, ale taka esportowa emotka. Wybrałem ją dlatego, ponieważ kojarzy mi się ona z mega fajną przygodą, którą miałem okazję przeżyć, czyli wybrać się na Mistrzostwa Świata Brawl Stars w 2022 roku w Francji. Dokładniej to w Paryżu w Disneylandzie, gdzie komentowałem te mistrzostwa z miejsca, po prostu stamtąd, z Francji. I no naprawdę było tam cudownie, nie? Takie fajne czasy tam przeżyłem. No zapamiętam to do końca życia, bo naprawdę był to kozacki trip i tą emotkę właśnie dostawały tylko i wyłącznie osoby, które tam były w tej Francji na miejscu. Nikt inny nie mógł jej zdobyć, dlatego po prostu ją tutaj wybieram, bo ona mi się tak fajnie kojarzy. Następne pytanko, czy Ash już nigdy nie wróci po prostu do Brawl Stars, czy został usunięty na zawsze? To jak wiecie, wbijam sobie wczoraj do Brawla i Ash znowu został wywalony. Jak widzicie, znowu pisze ten zadymiarz chwilowo niedostępny, a już było to naprawione, no bo wcześniej też coś takiego było, ale twórcy to naprawili, wrzucili go, można było z nim przez chwilę grać, ale okazało się, że ten bug dalej jest nienaprawiony. Mimo iż twórcy myśleli, że już jest wszystko ok, to gdy go z powrotem przywrócili do gry, no i gdy ludzie nim grali, to znowu to samo się powtarzało, znowu na duelsach był straszny bug, przez którego no znowu musieli tego biednego Asha usunąć. I teraz ziomek pyta, czy on zostanie już usunięty na zawsze, skoro znowu go twórcy usunęli po tak krótkim czasie? Nie no, myślę, że o to się nie mamy co bać, na pewno by go twórcy całkowicie usunąć nie chcieli, no ale nie ma co ukrywać, że strasznie się to przedłuża, jest to dziwne. To jest pierwsza taka sytuacja, żeby jakiś zadymiarz był usuwany dwa razy, czyli że najpierw był i później zaraz po chwili drugi raz. Od razu odpowiadając na wasze pytanko, nie wiem kiedy ten Ash powróci, kiedy on będzie dostępny w końcu, mam nadzieję, że jak najszybciej. Kolejne pytanko, czy kupujesz nowy karnet od razu jak wyjdzie? Mordeczki, oczywiście, że tak, ja zawsze każdy karnet kupuję. Oczywiście kupuję je z kocikiem Tori, mam nadzieję, że wy też je zakupicie z moim kodem. Ale ten karnet hakerów, który będzie jutro, to naprawdę aż zwłaszcza trzeba go kupić, bo skiny, które w nim są, są naprawdę kozackie. Przepiękne skiny do Broka z cudownymi strzałami i animacjami. No oprócz tego oczywiście karnet ma wiele fajnych innych nagród, ale ciekawi mnie jeszcze jego tytuł, bo teraz mieliśmy tytuł Gojira, a w tym nowym karnecie będziemy mieli tytuł To jest bot. Wtedy ja go sobie ustawię, idealnie będzie pasowało do mojego profilu, bo przecież ja jestem botem. Nie no, a tak serio, po prostu uważam, że jest to jeden z lepszych karnetów, jakie kiedykolwiek były w Brawlu i no ja na pewno go kupię, nie wiem jak wy, możecie napisać w komentarzu. Siódme pytanko, kiedy w tym miesiącu będą właśnie finały miesięczne majowe, jeśli chodzi o Brawl Stars Esport? No co miesiąc mamy właśnie finały, które ja komentuję razem z Venim dla was, no i które można obstawiać i w zamian za to dostawać nagrody. Ja tutaj sobie wchodzę do specjalnej zakładki Esport, wchodzimy w czerwiec i jak widzicie, kwalifikacje będą 8 i 9, czyli wtedy dopiero poznamy, jakie drużyny się zakwalifikowały na te już finały miesiąca. No i później 22, 23 czerwiec będziemy mieli te wielkie finały. Lecz wtedy w podobnym czasie ma być Brawl Talk, więc kurczę, tutaj nie jestem pewny, czy dam radę je skomentować. Mam nadzieję, że się uda. No bo wiecie, jak będzie wtedy Brawl Talk, to jednak pierwszoterminowo wybieram Brawl Talka i będę dla was robił live'a z Brawl Talka, bo tym się zawsze zajmuję. Ale mam nadzieję, że uda się to tak zrobić, że będę mógł po prostu zrobić live'ika i z tego, i z tego. Na kim masz największe rangi, jeśli chodzi o masterowanie? Wchodzimy sobie tutaj w poziom mistrzowski, jak widzicie na Spike'u
spajku, mam Golda 2. Niestety nie mam żadnego tytułu gracza. Wiem, że to jest słabe, sorki widzowie, za niedługo wbiję na tym spajku może. Już mi niedużo brakuje. A jeśli chodzi o taką kolejną, to na Edgarze mam jeszcze Golda. Tak to już żadnych innych Goldów nawet nie mam, nie? Bo tak to mam jeszcze Silverka 3 na Broku. No i poza tym to już troszkę gorzej niestety idzie. Dzięki za trwanie do końca tego filmu, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych, przybicie piąteczkę, siemano.